Szokujące, czy Elon Musk potwierdził wizję przepowiedni Jackowskiego dotyczącą wątpliwości lotu na Księżyc? No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza a także to, co powiedział Elon Musk. No, chyba człowiek, który bardzo dobrze zna tutaj kwestię przestworzy, lotów, po prostu w przestrzeń kosmiczną i tak dalej. No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w cywono, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat sensacyjnej wiadomości. To, co sam praktycznie tutaj przedstawił Jasnowidz Jackowski na swoim kanale na YouTubie, ale też coś odnosiło do wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. No i sprawy tutaj dotyczące lotu na Księżyc. Od razu chcę powiedzieć, tak? Ja nie twierdzę, że lot na Księżyc się nie odbył. E, nie ma to żadnych dowodów. Przedstawiam tutaj wizję przepowiedni jasnowidza tak? Póki nie zostanie ogłoszone coś oficjalnie, e, no to my możemy mieć swoje zdanie. Natomiast też nie chcę tutaj zakomunikować rzeczywistości, tak? Niedługo nie powiem, że będę mówił, że po prostu Ziemia jest płaska. No tak nie jest, tak? No, trzeba po prostu bazować na faktach. Fakty są takie, że lot na Księżyc miał miejsce, e, tak? Dokonali tego Amerykanie, Natomiast yy, była taka wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, która to kwestionowała. Yy, Jasnowidz Jackowski odniósł się ostatnio też do wypowiedzi Elona Maska na ten temat. Ja też mam swoje wątpliwości, jeśli chodzi o lot na księżyc, natomiast ja jestem malutki, tak? Ja jestem gdzieś tam po prostu, yy, nie jestem śledczym, nie jestem w NASA, żeby mógł po prostu to potwierdzić. Każdy może mieć swoje zdanie wyrobione na ten temat. Natomiast tutaj Jasnowidz Jackowski powiedział w ten sposób, tak, że. Elon Musk powiedział, że miał powiedział, że są wątpliwości co do lotu na księżyc, tak bardzo dyplomatycznie, delikatnie powiedział Elon Musk, tak, że są wątpliwości co do lotu na księżyc. No i tutaj Jonic Jackowski mówi w ten sposób, że pachnie to sensacją, czeka na sensację, jeśli chodzi o prawdę dotyczącą lotu na księżyc. Natomiast też przypomnę, co mówi Jastrowic Jackowski, jak robił wizję przepowiednie dotyczącą lotu na księżyc, że tam załoga wcale po prostu nie poleciała na księżyc że oni wystartowali potem lecieli jakimś po prostu lotem skrzywionym była też taka przepowiednia że oni wsiedli praktycznie do tej rakiety a później jak te silniki zostały odpalone no to Czyli rakieta mogła po prostu lecieć bezzałogowo, albo na przykład po prostu cynego bulot, ten, który po prostu wszyscy oglądaliśmy. Znaczy, ja nie, tak, tylko ludzie oglądali w Ameryce, na świecie. A druga sprawa to po praktycznie tutaj start, tak, czyli dwie, dwie odmienne sprawy. Pamiętam, jak przedstawiłam taką wizję przepowiedni Stanowiska dotyczącą tego lotu, że po prostu oni byli w, tym, w tej rakiecie. W momencie, po prostu, kiedy były przygotowania, to zeszli na dole po jakieś poręczy, tajne drzwi, a rakieta wystartowała, tak. えー、なトミます。 no oni mieli po prostu później tam mieli po prostu ostatecznie nie polecieć tak na, na Księżyc aczkolwiek no pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia, tutaj jasno wizja Jackowskiego to co on robi na podstawie wizji przepowiedni wiadomo, że ten Armstrong już nie żyje tak, ten który uznawany jest za pierwszego człowieka który stąpał na Księżycu chociaż de facto on tam nie jest pierwszy, bo pierwszą osobą jest ta osoba, którego tam skamerowała, tak, ten drugi astronauta no ale przyjmuje się, że to Armstrong po prostu jest pierwszym tego Astronautom, natomiast ja muszę powiedzieć w ten sposób, na przykład ja, Cudsowi, mam taki rentgen w oczach, niedosłownie, tak, niemedyczny, natomiast jak patrzę po prostu na An Armstronga, to mi się wydaje, że na zdjęcia po prostu tego Armstronga, to tam ewidentnie z jego oczu bije po prostu takie mm, to jest wałek. Tak, to jest wałek po prostu. Takie ja mam przeczucie, tak? Oczywiście, no może to być mylne. Każdy może, czasami się mówi, komuś dobrze patrzy z oczu. Ja nie mówię, czemu dobrze patrzy, czy źle z oczu, ale on dla mnie po prostu ma takie przeświadczenie, że uczestniczy w jakiejś mistyfikacji, tak? Zresztą to nie są takie, jak patrzyłem na te zdjęcia, po prostu siedziałam w tam w skafandrze, w tym czasie, kiedy on po prostu leciał, nie był człowieka, który był zafascynowany. kurczę, jestem wybrany. Jestem jednym z setek milionów ludzi na świecie, który poleci na Księżyc. Doznałem czegoś po prostu, Fantastycznego, tak? Z czegoś, co inni ludzie nie mogą osiągnąć, po prostu o czym pewnie wiele osób marzy. Zostałem, jakby, wybrany tak ja i tam on, powinien tak myśleć, i Armstrong i grupa tych astronautów, tak? A tego nie widziałem w tych oczach, tak? No ale to jest moje subiektywne spostrzeżenie, chociaż ono bardzo się często sprawdza, bardzo szybko jestem w stanie po prostu ludzi tutaj rozszyfrować ich e, intencje, e, tak, e, e, uczucia, może uczucia nie, ale po prostu jakby ich, ich zamiary. Natomiast tutaj właśnie Jasnowid Jackowski odniósł się do tej wypowiedzi Elona Muska. Znaczy ja nie chcę wałkować znowu tego samego tematu, bo ja już to mówiłem praktycznie w, w osobnym filmie doty, dotyczącym właśnie tu lotu na Księżyc. Chyba takie dwa bo trzy filmy powstały, bo nawet Jasnowid Jackowski chyba dwa, trzy razy się na tym skupił. Też Jasnowid Jackowski nagle nie zawróci po prostu biegu rzeki. Jeżeli nawet to jest kłamstwo, no to powinno to wyjdzie po prostu po jakimś czasie, po iluś tam latach. Natomiast... Yy, na dobrą sprawę, gdyby dzisiaj się okazało, że to jest kłamstwo, no i co z tego, tak? No i co z tego, tak? Mm. Ludzie by powiedzieli: No tak, ale to była atrakcja w telewizji w latach 60. i tak dalej, a dzisiaj już tyle lat praktycznie od tego minęło. Czasy się tak pozmieniały, technika, nawet jeżeli nie, wiem, zostałyby jakieś odtanione tajne akta. Chociaż pamiętam, że mm, tutaj Jastonicia Jackowski przedstawiał taką wizję przepowiednie, że to była mistyfikacja ten lot na księżyc i że dokumenty, akty związane po prostu z tym przygotowaniem zostały one spalone, tak więc teoretycznie nie ma dowodu, dowody zostały zatarte, tam też jasno Jackowski mówił, że oni jak byli na księżycu po prostu tak sobie skakali, stąpali ze radości, gdzie wiadomo, że mieli te skafandry, powinni po prostu bardzo uważać każdy krok, po prostu bardzo yy, delikatnie stawiać, no bo jak coś się stanie z tym skafandrem i nikt im tego nie naprawi, są daleko praktycznie od ziemi, yy, tak yy, a oni po prostu tak sobie skakali, tak zachowywali się, z jednej strony tak, z drugiej strony mogłoby to oznaczać po prostu taką radość tak, że właśnie tego dokonali E, tak, a więc taka ekscytacja z ich strony i nie, 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 nawet jak wiedzieli, że nie powinni w ten sposób postępować. Kolejną kwestią, którą kwestionował tutaj Jasnowic to jest kwestia tego, że e, praktycznie temperatura ta, która pada na astronautów, z jednej strony bardzo wysoka, z drugiej bardzo zimno a, i tutaj tak, jakby tutaj e, ci astronauti mogli normalnie funkcjonować, tak, czy te skafandry, gdzie z jednej strony po prostu tak, e, to oświetlenie daje bardzo wysoką temperaturę, z drugiej strony bardzo duże wyziębienie. Kolejna sprawa, którą Kwestionował Jasnowicza Jackowski, to jest kwestia tego, dlaczego teraz nie odbywa się lot na Księżyc, chociaż teraz technika jest lepsza, nowocześniejsza i tak dalej. Tak, powinny mieć miejsce właśnie start na Księżyc, a już tego nie powtórzono. Pojawiły się te informacje, tak, że mm, no dzisiaj po prostu technicznie jest to niemożliwe, tak, no to wtedy możliwe to było w 60-tych latach, a dzisiaj tego jest, to jest niemożliwe. Nawet nie wiem, jakaś technika została zagubiona czy po prostu skradziona i tak dalej, no to byłoby to dosyć łatwe do odtworzenia, tak, do, do tworzenia, tak? Tak jak mamy na przykład, nie wiem, tutaj, no nikt z dzisiaj z nas nie, utw, nie, 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 nie używa odtwarzaczy na e, po prostu wideo, tak, na kasety wideo, czy na przykład na kasety magnetofonowe, tak, to było kiedyś na przykład te popularne wieże, tak, czy jakieś boomboxy, radia i tak dalej. No nikt tego nie używa, bo każdy ma dzisiaj po prostu muzykę w telefonie, e, tak, e, nawet rzadko kto ma po prostu radio w samochodzie na płyty, e, natomiast nie jest to problem dzisiaj na przykład, żeby e, takie radio kupić, a poza tym tak e, jakby kwestie te techniczne, one pozostały, pomimo tego, że może już tak nie produkują tego, może tam na mniejszą skalę ale to na pewno tak pozostają tutaj wszystkie te kwestie techniczne i byłaby to kwestia po prostu tak, jakby chwili, żeby to odbudować, żeby ruszyła produkcja, jakby na, na, nagle po prostu tak okazało się, że potrzebne są tutaj kasety magnetofonowe i tak dalej, tak? Czy, czy otwarzacze właśnie no więc tutaj jest wiele praktycznie tej kontrowersji, tylko pytanie też jest takie no bo wiele osób powie, no dobrze zgadzam się z tą teorią, mi się chodzi o jasnowidzę Jackowskiego chociaż Jasnowidz Jackowski to prezentuje jako jasnowic, nie ma tam twardych dowodów no ale po co to, komu, czemu, no rywalizacja tutaj tak, Stanów Zjednoczony ze Związkiem Radzieckim, pokazanie kto jest lepszy być może odciągnięciu uwagi tutaj społeczeństwa amerykańskiego od sy bieżącej sytuacji politycznej e, e, zagrożenia tak, potencjalnego wybuchem wojny Związek Radziecki Kontrast Stany Zjednoczone, nie, nieciekawa nie, nie sytuacja, jeśli chodzi o Kubę, tak, i też po prostu to, co zrobił Związek Radziecki, rozlokował po prostu broń atomową na po prostu tutaj, tak, na na Kubie, tak, a więc ten kryzys kubański, były plany takie, żeby miała miejsce, mieć miejsce interwencja amerykańska w Kubie, ostatecznie to nie doszło do skutku, no była tak, ale po prostu jakby nie, nie doszło do pełnoskalowej wojny, Związek Radziecki wycofał się z tymi nukle, głowicami nuklearnymi, no wiele mogło być takich kwestii, pokazania takiej dominacji, Światowej, mówi się o tym, że cały po prostu ten lot na księżyc, który był po prostu pokazywany w telewizji w tamtych czasach był on wielkim szwindlem, tak, takie są teorie spiskowe, że to po prostu reżyserowali najwybitniejsi reżyserzy z Hollywoodu, a miało to mieć miejsce właśnie po prostu w specjalnych bazach, tak, wojskowych, amerykańskich czy też NASA, gdzie po prostu całe hale zostały przygotowane do tego, żeby po prostu zrobić. I na przykład dzisiaj nie są w stanie na przykład zrobić takiego lotu w Księżyc, bo dzisiaj technika jest zbyt nowoczesna i wtedy po prostu technika była dosyć prymitywna i ciężko było zweryfikować, czy ten lot był prawdziwy, czy też nie, z punktu widzenia jakby tego, co było transmisowane, transmitowane w telewizji. Dzisiaj jednak, gdyby to było na przykład fałszyw... fałszyw, fałszyw fałsz, fałszowane, no to mamy programy komputerowe, które by bardzo szybko to czytały, tak, że to jest fotomontaż. No ale mniejsza z tym, no, w każdym razie tak to wygląda, tylko Jasnowid Jackowski ma taką po prostu te, czuje taką e, taką, e, taką pychę, tak, że on to odszyfrował, tą zagadkę, e, także że tutaj ten lot w, 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 na Księżyc nie miał miejsca. E, wiele takich osób było, nawet w samych Stanach Zjednoczonych, które to kwestionowały, natomiast tutaj Jasnowid Jackowski pokazuje to z perspektywy, jakby e, była taka wizja, były, były wizje przepowiednie dotyczące konkretnie Armstronga, tak, e, właśnie, a więc tego człowieka, który po prostu postawi pierwszy krok na Księżycu, tak. No właśnie, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba, trzymajcie się.